Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym hashtag drugim odcinku nagram dla was grę pod tytułem Pokémon GO. I jeszcze jedno, pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów, łącznie z tym Golden Boyem i Jakubem Kubalewskim i tyle. To więc słuchajcie, co polega w tej grze. W tej grze to trzeba znaleźć największą liczbę Pokémonów i chodzić wokół nich, znaleźć różne lokalizacje. Tam trzeba będzie znaleźć różne postacie i tak dalej, więc zobaczcie. Najpierw użyję mojego Pokédexa i po prostu zobaczycie moje, no wiecie, Pokémony. Tutaj nie można nacisnąć na play, bo po prostu widzicie, co się dzieje. O, od razu na moje nogi przeszło. Ale tutaj nie znalazłem żadnego Pokemona, więc o, tutaj trzeba byłoby nacisnąć Pokemony. Właśnie mam takich Pokemonów, Mankiego. O, i jeszcze mam Pikachu urodzinowego, to znaczy świętowego. Pikachu Drillbur, Alomola. I na razie tylko tyle mam, ponad 20 jakoś tak, czy co. O, jest zadanie od naszego znajomego. Muszę znaleźć tyle Pokemonów, ile trzeba. Bardzo dobrze. To teraz zajrzę do swojego Pokédexa. Numer 4, numer 25, numer 32, numer 50, numer 56, numer 109, numer 133, numer 142. I to tyle, a resztę to muszę niestety odblokować, jeżeli chcę trafić do swojego Pokédexa. Najpierw użyję Pokémonów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. W tym Pokédexie mam na razie tylko 20 Pokémonów, czy jakoś tak. Mogę to trafić jakąś nagrodę, czy nie za bardzo? Nie, to za pieniądze. To jeszcze raz muszę sprawdzić moje Pokémony. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Najlepszy jest Pikachu i Charmander też jest całkiem spoko, ale Aerodactyl jest dobry i Diglett tak samo, a Koffing jeszcze lepszy i Monki tak samo. Dobra, tutaj mamy kolejnego zadaniarza, więc po prostu mogę go trafić. Jak się on nazywa? Dobra, dobra, poczytamy sobie to trochę, żeby nie wyleciał. Nazwa tego Pokemona to jest... A nie, to nie Gotcha, tylko coś innego. Zaraz zobaczymy. Mamy kolejnego Pokemona. Flabibi. Zobaczcie, jestem już prawie, że na 10 poziomie. Ale jeszcze trochę mi zostało. Teraz tego Pokemona se weźmiemy. Rzucamy Pokédexa. Rzucamy Pokébola. I trafijamy. Chyba rzadkiego Pokemona, z tego co wiemy. Nazywa on się... Pozycja 527. Łubat. Łubata trafiłem. Bardzo dobrze. O! Tego muszę mieć. Tego tutaj poszukuję, bo on naprawdę może być dobry. Bardzo dobrze, posłuchamy sobie trochę, lokalizacja już jest wznowiona. Nie, znowu. On ucieka mi ciągle. Zostań, zostań, zostań. Bardzo dobrze, zostałeś. Trafiłem oczywiście Wombata, pozycja 113, Hansei. Nawet dobry ten Pokémon. A jest ich jeszcze to trochę? Nie widzę. Lokalizacja. Przecież zawsze mogę użyć lokalizacji i tyle. Lokalizacja nieznana.
każdym dowolnym miejscu. Można znaleźć jakiegoś dobrego Pokemona, żeby trafić do swojej Pokekuli. Pokebola. Na razie nie widzę tutaj niczego. A zobaczmy, jaki jest Bright. Wuper. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bruncer Campfire. Czy coś to da? Nie. To trzeba byłoby się zalogować lub coś takiego. To na razie włącz to, może później. Okej. R? Dokąd ja bym poleciał? Ale co się na tyle dzieje? Grundis. Co ona kombinuje? Muszę z nią walczyć. Niech będzie Araodaktyl. Biorę Araodaktyla. Paweł Wiski kontra Gorund. W końcu jakaś walka Pokemonów. Araodaktyl, atakuj całą swoją mocą. Jazda. Bardzo dobrze. Czy ja wygrałem? Atakuj, dobrze. Ancient Power. Oby było wszystko dobrze, ale ja kolejny raz ją pokonuję. I zobaczcie, wygrałem pojedynek ze swoją znajomą, czy jakoś tak. Zdobywam kamień rzadkości i punkty mocy. Moja pierwsza walka została zaliczona. Czy to czaicie? Mogę to robić z tego Pokédexa, tego... Bardzo dobrze! Trafiłam go do swojej Pokekuli. Jak się on nazywa? Ale nie, nie dowiemy się tego. Ponieważ... Jeszcze go nie trafiłem. I tak to by było już dzisiaj koniec. Zobaczmy, jakiego tutaj mogę trafić. O, kociak. Tego się nie dowiem, bo po prostu nie trafiłem. Pewnie jakiś mroczny to były Pokemony lub coś. Każde Pokemony dobierają swój kolor. Mój kolega Kuba też wygra w tą grę, więc mi pomoże. Pozycja 431. Glameow. Glameowa trafiłem. Zobaczcie. A XP tutaj mogę trafić. O, Raid na ratusz. Zawsze mogę używać lokalizacji i jak jestem na tym miejscu, albo w tym miejscu, to mogę znaleźć Pokemona i tyle. I tam, gdzie idę, to mogę naprawdę dostrzec jakiegoś Pokemona. Tylko bez internetu to by nie dało radę, bo musiałbym włożyć kartę SIM. Dobra, zobaczmy, co ten nasz znajomy Danin nam oferuje. Na razie nic. No dobra, to by było na dziś tyle na tym moim filmiku. Moja pierwsza walka z Pokemonem przeciwko jakiejś tam znajomej bardzo dobrze się udała. Jeżeli podobał wam się mój jakże przypomnę odcinek z hashtag drugiego odcinka z Pokemon Go w trafianiu różnych Pokemonów do
Pokédexa i tak dalej, albo do Pokébola, różnych mrocznych i ciekawych, rzadkich, nierzadkich, legendarnych i innych postaci Pokémonów i super walki wygranej, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno, to subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu, spędzam na to rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, pa, pa. Miłego dnia wam życzę, mordy. Pa, pa.